Sopot! Tak się bawi, tak się bawi, drew Sopot! Tak się bawi, tak się bawi, drew Sopot! Tak się bawi, tak się bawi, drew Sopot! Drew Sopot, oczywiście siódemka Sopot, gratulujemy zwycięstwa! Chodzisz dopiero do drugiej, do czwartej klasy, a już złoty medal. Za rok może być znowu, za dwa lata dołożysz. Gratuluję. I ty też jesteś czwarta klasa, to tym bardziej gratuluję. Najmłodszy uczestnik całego turnieju. Emocje opadły, za chwileczkę będzie wręczenie nagród, ci liderki czekają, chłopcy też czekają, mecz godny finału, musimy na wszystko, czekamy na zakończenie. Panie Andrzeju, spodziewał się pan takiego finału? Że mogło tak być. Nie. Słuchaj, Sopot bardzo mocno urósł w tym meczu. Urósł w ogóle. To co zadecydowała dzisiaj przewaga Mognacza i Waldy. Ale zagrali mądrze. Słuchaj, parę razy nie trafił. Osobiste. To co wczoraj przegraliśmy z Przemyślem. Nieskuteczność rzutów osobistych. Dzisiaj Przemyśl przegrał z Sopotem tym samym. Osobistymi. Osobistymi. No i tam doszło jeszcze parę tych rzutów pod górze, ale dzisiaj nas bardzo słabe skuteczności. Wszystkie te drużyny grały u pana oczywiście na turnieju Pięć Narodów. Muszę przypomnieć, że z Sopotem wygraliśmy jednym. Gratulacje dla Sopotu.